catch my breath, and I know the weight of the world can't crush my chest. Panie cywilu, ja panu teraz mapę pokażę. Widzi pan? Takie punkciki od 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widzi pan te punkciki? Tak, ja widzieć, wszystko widzieć. Ja chcę pomóc szybko, już. Dobra, to pan, ma pan kłada czy coś takiego? Mam kłada i mam duży samochód też. Mogę pomóc, wziąć ludzi. Dobra, mogę. To pan bierze duży samochód i pan jedzie, przejedzie pan przez te miasta i pan powie, jaka sytuacja jest. Pan opisze, dobra? Tak jest. Tak jak tutaj jedynki, dwójki, tak. Trójki. Tak jechać, tak? Tak? Tak, jechać. Dobrze, ja już jechać. Dobra, powodzenia. A czy dacie mi coś, żeby strzelać, bo ja chcę dobra. Też strzelać. Ale pistolet czy karabin chcesz? Cokolwiek, aby duże było. Sierżancie Kalisie? Tak, słucham, panie majorze. Proszę uzbroić się tego cywilu. Przyjął. Cywilu Kacper. Bez was nie będę strzelać, ale ja muszę też strzelać. Dobra. Cywilu Kacper, proszę za mną. Zrozumiałem pana. Alfa, uzbroić się w Jerstroby, jeżeli nie macie. Tu macie skrzynkę, panie cywilu Kasper. Proszę się przezbroić wtedy. Na razie się dozbieramy. Po przezbrojeniu pod Hamera podchodzimy. To ma się problem z zdjęciem plecaka, czy nie? Wyrzuć na ziemię i przyciągnij. Dzięki. Na wybierzemy ile strzoby i je zakładamy, włączamy. Zapraszam już dowódców tutaj pod Hami, światła się palą. Już mamy chwilę, bo Tymi został oddelegowany do wykonania zadania. Słuchasz mi głos wtedy? Słucham? Słuchasz mi głos wtedy? Tak. Dobra, jest Kalisz. Jestem. Kalisz do Alfy, przypominam o wzięciu Jerstrobów. Możecie już je załączyć, jeżeli chcecie. Jak was Jerstrob wkurwia, wyłączyć i poczekajcie na wyruszenie, wtedy włączymy. Dzięki. Aldo Psychol, chodź się pod nami. Tak. Dowódca brawo melduje się na rozkaz. Aldo, jeszcze strasznie słabo słyszę. Tu cywil do HQ, tu cywil do HQ. Tu HQ, słucham się cywilu. Cywilu, odbiór, tu HQ. Melduję, że odjeżdżam. Przyjąłem, powodzenia, szerokiej drogi. Dobra, kurwa, strasznie tragedia. O, jest Aldo, to jest. Panowie, uzbroiliście oddziały w Wrocławie i ten tego typu sprzęt? Tak, wszystko powinien mieć. Pół minuty do końca zadania. Słyszysz mnie, halo? Tak, słyszę. Hmm. Macie jakąś ścinę? No, nie. To ma problem. Misja jest zjebana, sypie tak okrutnie błędami, że to jest po prostu kosmos. No mi troszkę, mimo że powinienem mieć dużo FPS-ów, to mam tak troszkę średnio. No ja mam 40, ja nagrywam. Hmm. No ja mam 35. Ja mam na tym szlaga, wszystko stoi w miejscu. No właśnie, u mnie tak samo. Ale już tak jakby się uspokaja. Dobra, jak to się odpala? Dobra, teraz tak... czy ktoś z was jest w ogóle chętny, żeby ewentualnie obsługiwać łuki? Ja na chwilę obecną w ogóle nie mogę grać, wszystko jest w miejscu. Psychol bomba.
O, właśnie, to okay, ale... właśnie zaczęłam synchronizować. To mogę to się zdesantować tymi łukami na moją pozycję, brawo. Spoko. To te będziecie mogli z tych łódek po prostu wesprzeć na te dwa miasta, a tak to nie? No to Alfa, ja jestem Delta. No tak, wiem, mówię tutaj o brawo. Nie masz, że tam na pewno amunicję, wszystko jest? Wiesz co, weź jeśli ludzi niech sprawdzą. Zobaczę. Dobra. Żeby nie było milion marków. Aldu. Aha, i Airstrobo nie chciałem. Wy weźmiecie samochody. Weźmiecie sobie dwa uzbrojone autka. A mam PTB, nie mogę z menu włączyć. Nie możesz mieć go na żadnym jednego uzbrojonego i tak samo powiedzicie tam bardziej góry miasta. Dzięki. Ja mam jechać prosto pod tą wiotę, tak? Tak. Tylko ostrożnie w razie pozycji. No chuj mi auto, to nie jest daleko, wolę pójść w drzwi przez las. Panie majorze, no, nie jestem przeszkolony, ale no, coś się nie dowiedzę. 10 razy lepiej będzie. No, bo, no to z buta będzie się tam podpowiedzieć. Nie chcecie, żeby na słony 50 coś takiego? Ja. Na chuj. Dobra, no to mamy postanowione. Czekamy jeszcze na co tu powie nasz cywil. Kalis, chcesz samochody? Też nie potrzebuję, to jest bliziutko. Bomba, to ty weźmiesz auta, będziesz obstawić samochody 50. Tylko jedna. Tak jest. To weźmiesz 50, Kalis, będziesz na piechotę. Dobra, przyjął. Eta do wyruszenia. Dowódca ma mieć nadajnik, a każdy ma mieć odbiornik. Panie majorze, eta do wyruszenia. Nie, masz ten sam. Halo? Wtedy jedna ikonka to jest jeden oddział. Panie majorze, kiedy wyruszamy? Właściwie to już możecie na momencie podchodzić pod ten miasto. Okej, Alfa przyjęła, wykonuje. A jakie mam lagi? Ja cię nie to Darek. Okej, Alfa, będziemy wyruszać. Otwórzcie sobie mapę. Nasza pozycja to jest pozycja HQ zaznaczona na mapie. Będziemy przemieszczać się w kierunku West, East, Southeast. Do pozycji Alfa. U zboczu wzgórza 63. Naszym celem jest miasteczko zaznaczone kolorem czerwonym na mapie. Na northeast od naszej docelowej pozycji. Punkt 6, widzicie mniej więcej. Tak. Dobra, ruszamy. KM, drugi w kolejce, pierwszy cyngiel. Jedziemy z gównem. East, southeast. Cyngiel. Dawać. Nie. Czy co chce? Nie. HQ, zgłoś się do cywila. Cywil, tu musisz poczekać. Okej, cyngiel list. Przyjął. Pozycja zaznaczona numerem 1. Rozpoznałem około 10 kontaktów. Dwa samochody terenowe, jeden uzbrojony w 50 i jeden samochód osobowy. Są to kontakty, które są wszystkie w terenie, czyli tak jakby za płotem, tak jakby na terenie bazy. Więcej nie wchodziłem tam, chciałem uniknąć jakiegoś tam rozpoznania, żeby mnie nie zaatakowali. Co? Widzę właśnie jakieś poruszenie, kontakty zaczęły wychodzić z bazy. Dowód zwierzenia przejście komunikat.
Alfa do HQ, o jakiej bazie mówił cywil, odbiór? O bazie numer 1. Okej, Alfa, jak na razie nie wiemy, co jest przed nami. Cywil spotuje bazę numer 1, nasza jest szósta w kolejce, więc zapewne ją wyczyścimy, zanim cywil tam podjedzie. To jest wszystko na lodzie, panowie. Tak, odpoczynek tutaj mały na wzgórzu wtedy. Zaraz wchodzimy na east, cyngiel, na east. Kurwa, wzgórze na east. Rozproszcie się, szeroko, panowie. Jest nas, kurwa, 8. Chłopaki, ja jestem na środku, chcę, żeby moja prawa strona też była chroniona, więc tak się rozbiegajcie. Ja wyznaczam środek. Alfa, spodziewane kontakty, kierunek northeast. Gleba, kontakty zaalarmowane. Kontakty na northeast zaalarmowane w bazie. Podchodzić. Gleba i podchodzić. Widzę kontakty na nabrzeżu. Okej, jeden z KM-istów, kto jest bardziej na prawo. Wypierdalasz na prawo ze zbocza. Zejdźcie trochę niżej, żebyście widzieli nasze podejście. Bo nie będziemy mieli jak zejść. Uli, idź na prawo, jestem na lewej. Uli, weź ze sobą tam jakichś dwóch ludzi i zejdźcie trochę bardziej prawą stroną, żebyście widzieli to zbocze na dole. Ty prawo, do Alfy. Kurwa, jestem bardziej na prawej, dobra, idę. Brawo, do Alfy, zgłoś. Brawo, tu Alfa, odbiór. Umelduję, że wyruszyliśmy nabrzeże, będziemy się przemieszczać do tego naszego punktu marker. Za jakieś 3-4 minuty powinniśmy wyjść na miejsce. Niech to do cywila. Brawo, Alfa przyjęła, strzały z bazy, powtarzam, strzały z bazy, pośpieszcie się, brawo. Tu były strzały z bazy? Nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś strzał z bazy. Kalis? Hmm? Słuchaj, tam jest wrogi pojazd. Czekam na rozkaz zniszczenia go. Prawa flanka, schodzić ze zbocza, widzicie kontakty, gleba i napierdalać. I znowu schodzić ze zbocza, kontakty, gleba i napierdalać. Uwaga, ruszył się wrogi pojazd. Alfa, zniszczy ten wrogi pojazd. Około 15 kontaktów, dwa samochody terenowe, jeden uzbrojony w 50, jeden samochód osobowy. Droga od południowego wschodu raczej niedostępna, ponieważ na samym wjeździe do bazy stoi uzbrojony. Ta strona jest mocno obsadzona. Przyjąłem do aeroportu. Czekamy nasze. Kontakt. Kurwa, panowie, kierunek już wam mówię. 30, na dole.
Rzucam tam granat w kierunku. Tam jest odowy kontakt. Kontakt po górę martwy. Kęćki do Alka. Tutaj Alfa, HQ odbiór. Alfa, jak sytuacja, co się dzieje? Tutaj Alfa, jesteśmy pod ostrzałem wrogiego KM-isty. Atakujemy bazę. Jesteśmy zaatakowani. Przedwcześnie. Przyjąłem. Został. Chłopaki, spodziewaj się wsparcia. Okej, schodzimy. Powoli, stopniowo. Alfa, Salt idą nasi. Przy ognisku kontaktu. Na to chyba, że to nie są nasi. To jest jakiś Rusek, który biegnie do nas. Dwie sztuki z najmniej. Alfa, Salt. Na Salt są nasi, kurwa. Macie GPS odbiorniki, to sprawdźcie sobie. A my mówimy o plaży. Połowie drogi między nami a plażą. Brawo, tutaj Alfa, mam sygnał od moich ludzi, że na plaży za wami są, jest wróg. Dwa kontakty co najmniej. Okej, Alfa, schodzimy, prawy przyczółek zostaje na miejscu. Dawać, dawać. Bomba odgłosi od tym. Bomba zgłasza. W jakich sytuacjach jesteście? Jesteśmy w punkcie mniej więcej D1. Ruszamy dalej. Przyjąłem. Kontaktujcie się do tutaj, koordynujcie. Czemu tylko dwóch ludzi zbiega ze wzgórza? Kurwa, prawy przyczółek to jest prawy przyczółek. Tam szedł medyk, a tej ktoś jeszcze widziałem. Kurwa, Uli, weź tam wyjdź. HQ do cywila, zgłoś się. Tu HQ... Gdzie jest kurwa reszta Alfy? Numer 3, pozycja numer 3, to jest mała wioska. Alfa, cała Alfa na dół, bo ja widzę, że prawa flanka to nie wie, kto jest prawa flanka. W każdej z nich około 5-6 kontaktów. Przy stodole najbliżej punktu trójki, na tym znaczniku. Stoi też również samochód opancerzony, nie opancerzony, tylko cywilny samochód terenowy z 50 na tyle. Słyszałem, podaj jeszcze, podejść powtórz liczebność tych oddziałów, bo mieliśmy przerwę na radę. Rozpoznałem około 3 stodół we wsi, w których Alfa, środku wchodzimy jest za pół minuty. Do 5-6 powoli. Kontaktów w środku. Stać, broń do oka, combat move i powoli wchodzimy. Przyjąłem. Grupami. W każdej stodole pali się ognisko w środku, także łatwo do rozpoznania. Okej, Alfa, ruszamy. Dajesz, Uli. Wychodź. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda sytuacja z tymi pojazdami. Dawaj, dawaj, dawaj do nich. Ale konkretnie o co chodzi? Powtórz mi jeszcze, jak wygląda sytuacja z pojazdami w tej wiosce, bo mówię, że się pojazdy. Jest tylko jeden pojazd uzbrojony. Jest to terenówka, która posiada 50 na tyle. Alfa, napadne. Włączyć IR strobe przede wszystkim. Jakie są, jakie rozpoznałem na tej, w tej wiosce, to są tylko łazy, które są puste. Przyjąłem, to była robota, ruszaj dalej. Alfa, do brawo, odbiór.
Alfa do HQ, straciłem kontakt z Bravo, widzę ich pozycję naniesioną na mapę. Będę ruszał w ich kierunku, żeby ich znaleźć. Nie mam z nimi kontaktu. Odbiór. Tu HQ, Bravo, widzimy was z przodu przed nami. Czy to wy poruszacie się w linii, w kolumnie do przodu? Idziemy od nabrzeża w kierunku wzgórza 53 na prawo od markera. Ubezpieczam. Tutaj mówię Alfa, tak? Tylko to wy widzicie się. Ja jestem Bravo. Okej. Alfa, Bravo jest całe i zdrowe, możecie kontynuować. Alfa przyjęła, Alfa do Bravo, prośba, utrzymujcie z nami kontakt radiowy. Przestraszyłem się, że straciliśmy was. Odbiór. Ja odpowiedziałem tobie, tylko no nie wiem, nie dotarło albo coś. Jest prośba do HQ, żebyśmy mogli przejść na osobny kanał. Panowie, to na krótkim się już komunikujcie, ma być kontakt na długim razie. Alfa do HQ, nasza baza została zajęta, baza numer 6 zajęta. Tu Bravo przyjąłem, zabezpieczamy przyczółek. Dobra robota, Alfa. Alfa, jakieś straty? Jednego chyba straciliśmy. Sygna chyba nie. Dobra. Okej, okay, medyk, KM i bierzecie jeszcze jednego strzelca, ruszacie szukać cyngla. HQ właśnie nad chwilę. Chcę mieć jego doktak. Adik, leć z nimi. Na drodze do punktu numer 4 napotkałem dwuosobowy patrol żołnierzy. Przyjąłem, możesz podać koordynaty tego patrolu. Jest to patrol ruchomy, a jego koordynaty to 042013. Ktoś go przyjęło. Panie sierżancie. Tak. Nie, gdzie jest reszta Alfy? Nie wiem. Pragnę zameldować, że została mi jedna wywódnia do AT. Okej, przyjąłem. Bomba zgłosi odbiór. Kalis do reszty Alfy, oprócz Adika, White'a i KM'a, dołączyć do wyjścia North-East bazy. Powtarzam, North-East wyjście z bazy, dołączyć. Bazę numer 1. KM do Kalisa, mam do Pekserka, nie żyje niestety. Jeszcze raz przyjdzie, że bomba analizuje sytuację. Okej, mamy dwóch, którzy padli. Chujowo. Kiepsko. Delta do Charlie. Delta do Charlie. Zgłoś. HQ do Bravo i do Alfy odbiór. Czy tamte budynki zostały już zabezpieczone? Alfa do HQ, moja pozycja jest naniesiona na mapę poprzez GPS, nadajnik GPS, kompleks zabezpieczony, powtarzam, kompleks zabezpieczony, bez odbioru. Przyjąłem tu HQ, jedziemy podwieźć wam trochę amunicji. Okej, amunicja jedzie dla ciebie, Darknik. Okej, straciliśmy dwóch, tak? Okej, przyjąłem. Tutaj Bravo, zabezpieczyliśmy przyczółek, spotujemy teraz miasto przed nami, niebieskim kręgiem, czekamy na rozkaz. Przyjąłem tu HQ, oczekujcie, zaraz przyjedziemy, przejdziemy, bo trochę amunicji. Kurwa, niepotrzebnie Bravo miało zapierdalać łódkami, nie wiem po chuj. My doszliśmy szybciej na pozycję, padły strzały, no co kurwa trzeba było robić, trzeba było atakować, nie panowie? Tu HQ, a nie się bronić, a nie uciekać, o tak, a nie uciekać. Numer 4. Zauważyłem, że kurwa okrążyły i byśmy też padli wszyscy. Nasi wjeżdżają. Mogę to proszę nasi o pozwolenie o wyeliminowanie ich. Przyjąłem cywil, jeżeli masz pewność, że nie zginiesz i jesteś bezpieczny, możesz eliminować te kontakty. Zrozumiałem. Adi, chodź. Okej, jesteśmy. Macie skrzynkę rdzyk? Czołem, panie majorze. Mamy amunicję, już wyładowujemy tutaj. Panowie, przezbrajacie amunicję, bierzecie. Delta do Charlie. Okej, mnich podejść, ponieważ brałamo. Ale cegli musicie inaczej wyładować.
Delta DHQ. Tu HQ odbiór. Czy macie kontakt z Charlie? Delta, tutaj Charlie odbiór. Widzicie tą bazę? Potwierdzam, mamy ją wyspotowaną. Będziemy odśliwać ją z daleka. Ale tu rozumiem, że zbudowaliście teren, jak coś to macie wsparcie tam bomby i 50. Więc jak chcecie się te 5 osób, to daj im tam znać rozstrzelać. Panie majorze, kolejne rozkazy. Jeszcze nie jesteśmy w stanie tego atakować, możemy wspierać grupę atakującą. Amunicja uzupełniona. Przyjął, w takim razie my... Przyjął, panie kapralu, możecie dołączyć do oddziału. Tak jest. Bomba, dajcie nam znać przed wejściem, ostrzelamy ten budynek. Panie majorze, rozkazy. Przyjął. Tak. Czekamy na sygnał. Mówić mi, żeby brali amunicję, uzupełniali co trzeba. Oni mają, oni są przezbrojeni, tylko AT potrzebowała amunicji, reszta jest w pełnej gotowości bojowej. Kolejne przezbrojenie przewiduje za około kolejny atak lub dwa. Okej. Tylko w gotowości odbyt. Tutaj brawo, zgłaszam się. Brawo, gdzie jesteście? Jestem na przyczółku tutaj przy mieście, zaznaczona ma pozycja markerem GPS, jest czekam dalsze rozkazy między dwoma punktami, czerwony a niebieski. Przyjąłem, czy potrzebujecie jakiejś amunicji czy coś? Nic, jesteśmy gotowi do dalszych działań, jako że Alfa uderzyła wcześniej, to możemy teraz my się tam poświęcić trochę. Przyjąłem. Panie majorze, może ja wtedy ja zasugeruję przejście do pozycji 042-015 mniej więcej, pomiędzy właśnie tam, gdzie pokazałeś. Będziemy wspierać grupę Bravo oraz będziemy przygotowywać przejście do punktu 4. No właśnie o to chodzi, żeby wspierać flankę, dajecie im wbić. Przyjął, wyruszamy. HQ, zgłaszacie? Ja? Tak, co jest? Co jest? Brawo, zgłasz. Kolegów bym wziął pojemniejszy plecak służb rosyjskich. Zezwalam, jak najbardziej, zezwalam. Macie półtorej minuty. Okej, chłopaki, będziemy się przemieszczać w kierunku East. Ale to jest za chwilę, jeszcze mnich wróci. Będziemy wspierać grupę Brawo, która będzie atakowała punkt 5. Brawo, tutaj Alfa odbiór. Punkt 5 i będziemy przygotowywać się do ataku na punkt 4. Nawet tam w połowie drogi. Tutaj Alfa, Bravo, będziemy tam za około 2-2,5 minuty. Przyjąłem, rozumiem to jako około 5 minut do uderzenia. Alfa przyjęła, wykonujemy bez odbioru. Cywil, odbiór. Mnich, ETA, około jeszcze pół minuty dajesz. To cywil, w punkcie numer 4 po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że było 6 kontaktów. Udało mi się ich wyeliminować. Równie dobrze może być strzelanie z tego miasteczka na północ, tak, jak najbardziej. Mamy naniesione ponośnacą tylko dwa kontakty oraz dwa kontakty piesze, dwa kontakty piesze patrol. Zrozumiałem. Damy sobie z nimi radę, mamy wspierać Brawo od północy, więc tam się uplasujemy, no taki rozkaz. Brawo, tutaj Alfa odbiór. Mnich, dołącz, będziemy ruszać. Jestem już. Brawo, tutaj Alfa, potwierdzam, ale przynajmniej niech jedna osoba ma, przynajmniej na nasze do czasu naszego podejścia, żebyśmy utrzymali z wami przynajmniej minimalny kontakt wzrokowy, początkowy. Okej, mnich jesteś, dobra, ruszamy, panowie. East. Brawo, tutaj Alfa, potwierdzam, jak was tylko zobaczę, dam wam znać i będziecie mogli wyłączyć airstroby bez odbioru. Okej, dawać, wzdłuż drogi. Przeskakujemy na lewą stronę. Atak rozpoczął się nieplanowanie. Zostaliśmy po prostu zaskoczeni. Przyjąłem na kurwę nie do wszystkiego, co macie. Zużyłaś bomba? Tak, ja
jest przyjął. Nasi z prawej, uważajcie. Okej, okay, nasi. Swój, swój. Widzimy was, brawo. Alfa do brawo, widzimy was, jesteśmy po waszej lewej, ruszamy wzdłuż drogi, kierunek east. Zabudowania na 12. Okej, okay, na spokojnie. Postój, 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 postój. Przyjąłem, udaje mi się w linii. Ale głupi był w dole. Lornetko tu się nie przyda. Dobra, odbijamy na nord i wejdziemy dołem od drzew, dawać. Chciałem. Cywil złoż się od mnie. Bomba do Charlie. Tu cywil odbił. Gdzie jesteś? Okej, okay, okej, okay. Kierunek southeast, kierunek southeast. Tam jest mur. Jesteś w piątce, na tydzień nas przemieści na szóstce, bo zaraz rozpocznie się atak, zaraz gramy. W centrum miasta koło wsi, koło rozwalonego kościoła jest samochód. Alfa, podchodzimy tylko pod mur i się dalej nie ruszamy. Skanujemy. Kaliżnik za pojazd. Powtórz, co jest na terenie kołchozu. Uzbrojeni ludzie, kontakty. To są nasi, to jest nasz pojazd. W środku około 4-5 osób. Cywil. Okej, okay, możecie wyłączyć IR strobe, panowie, tylko ja będę miał włączony. Chuj, też wyłączyłem, napierdalek pojebane. Alfa do prawo, już mamy pierwsze kontakty, dwóch ludzi, tam gdzie 4-5 osób. Brawo, tutaj Alfa, przyjąłem, jesteśmy na samej granicy markera, czekamy na ostrzał, przy waszym ostrzale będziemy wchodzić. Zrozumiałem, w takim razie uderzamy za 30 sekund. Okej, okay, Alfa, 30 sekund do ostrzału, kierujemy się w kierunku southeast, te zabudowania. Będziemy wchodzić bardziej lewą stroną, więc nie wypierdalać mi tam w środek miasta na prawo. Kto jest za bardzo na prawo, przejść na lewą stronę. Panie sierżancie, co robimy z UAZ-em? Nie strzelamy do niego, to jest pojazd nieuzbrojony, więc nie jest zagrożeniem dla nas. Przyjął. Oszczędzamy amunicję, żeby znowu nie musiał nam major podjeżdżać za zamo dla ciebie. Bo rozumiem, że piechota ma wystarczającą ilość magazynków. No i zajebioza. No i zajebioza. No i zajebioza. Panowie, przed nami jest duży budynek, bardzo duży budynek w oddali, na southeast, east. Tam będziemy musieli być ostrożni na okna. Tak jak mówiłem, trzymajmy się tej lewej strony. Prawą zostawmy dla brawo. Nie czyśćmy całego miasta dookoła. Weźmy sobie skrawek. Zajęliśmy bazę numer 1. Okej, wchodzimy brawo. Alfa. Widzę tam jednego człowieka. Przyjąłem nowe robota. Co się dzieje u Charlie? Charlie jest z nami. Tak, tak, napierdalać. Tu cywil. Cywil, czy... Słyszę wroga, słyszę wroga. Rozpoznałem tam 4 kontakty i 4 wróg. Sołd. Pozycję numer 4. Dobra, ja się chowam. Przepatrzyć ten obszar numer 4 i płotwie 3. Zrozumiał. Ogarynać tam lewa w stronę, ogarynać, okrążać budynki, sprawdzać. Nie stać w miejscu, lewa strona. Znaleźliśmy naszego... Tak, słyszę. White. Ten budynek przepierdol.
Ostrzał w nas. Wycofuję się. White, wycofaj się. Brawo do Alfy, brawo. Alfa do Brawo. Jesteśmy w mieście, uważajcie na nas. Włącza jest nowa. MG też może schodzić, kurwa, nie tu. Okej, okay, Alfa, brawo też weszło do miasta, więc uważajcie, Adyk, jesteś ranny, leczycie. Lernik do Kalica, zgłoś się. No mów, Michu. Widzimy pojazd z karabinem maszynowym bez obsługi. Czy mamy zniszczyć ten pojazd? Nie, obsługa została już zabita. Okej, okay, panowie, ruszamy dalej w głąb miasta. Ruszać w stronę Southeast Kościół. Wróg, jeszcze jeden wróg jest! Po prawej stronie na placu, obok pojazdu. Tam daleko w oddali. Okej, skurwiel nie żyje. Kto dostał? Ktoś dostał? Nie. Adik, kurwa, nie ruszaj się. Leczę cię, nie ruszaj się, Adik. Ja już się wyleczyłem. Czekaj, ja tam darłem. Weź go, White, opierdol, sprawdź go. Kuźwa, podaję ci morfinę. Okej, okay, Uli, kryje was. Cywil do HQ, pozycja numer 4, czysta. Kontakt zlikwidowany. Ja chcę zabić tego skurwysyna. Tu jest kontakt, tu był kontakt na placu, panowie. Wiem, i mnie podstrzelił. Proszę o spokój, cywilu, nie rób tego. Okej. Okay. On zabić moją rodzinę. Alfa, uważajcie, tu jest dalej pełno kontaktów leżących na glebie. Medyk! Tu, potrzebujecie. Skurwie leżał. Drugi! Kurwa, drugi tu był. Ty stary, jak ty, Uli, patrzysz? No leżały dwa trupy. No kurwa, drugi to nie był trup. Drugiego zajebałem przed chwilą, dosłownie. Dobra, dzięki. Okej, okay, chodźcie, wejdźcie tutaj, panowie, ja tu nie będę czyścił. Dajcie mi bombę, ja wziąć bombę, wjechać do bazu i wysadzić wszystko, latuj. Bum bum. Dobra, dzięki, łaj. Ja pierdolę. Do tego duże kontakt? Tak, śmiało. Ja mam zdrowa. Alfa do Bravo, kierujemy się teraz w waszym kierunku Southwest. Jesteśmy na pozycji North East od was. Brawo, przyjąłem, potwierdzam. Do miasta mi wszystko. Oj, ja pierdolę, Uli. Uj, kurwa, kiwa masz. Masz go już? Kurwa. Ja pierdolę, to Alfa do Brawo, brawo, uważajcie, miasto jeszcze kurwa nie jest czyste, mamy kontakty dalej w budynkach. Moi ludzie właśnie niszczą kontakty w budynkach. Przyjąłem, bierzemy stronę South West. Dołączam. Dobra robota tutaj w budynku, panowie, dobra robota w budynku. Widzicie, kurwa, nigdy nie wiadomo. Dobra, kto prowadzi, ten prowadzi kolejny piortowy budynek, wyznaczcie. To jest mój budynek na plaży. Mnich, nie ruszaj się. Opatruję cię, że dam ci troszeczkę apapu. Okej, okay, ruszamy. Dzięki. Przyjął. Najście są za budynkiem tam. Kierunek? Co to jest? No, na Southeast jakoś. Co najście, tam jest coś obschola. Dobra, dołączamy do nich wtedy. Panowie, Southeast wszyscy. Swój.
Okej, Alfa, wyłączy Airstroba. Kto spęka? Hunter jeszcze odczuwa ból, muszę mu dać morfinę. Hunter, stój. Okej, okay. Siema, brawo, siema, brawo. Witamy, witamy, dobra robota. Tak, sierżancie psychol, uważajcie, bo to naprawdę, kurwa, wtedy ty nadałeś, że już jest miasto niby czyste. Jeszcze był kontakt w budynku, nie wiadomo co jest w pozostałych, więc przy wyjściu z miasta trzeba uważać. Starałem się coś tam luknąć, ale większość jest... Alfa do HQ, miasto piąte zostało wyczyszczone, oczekujemy kolejnych poleceń, odbiór. No przystawiaj tam plecy też, panowie, co wy, kurwa, szerzej, od pojazdu odejść. Nie będzie mi się tak. Chyba psychol będziemy ruszać na czwórkę teraz. A, no chyba tak. Chcesz iść na latarnię? A ja pójdę drogą. Dobra, od nabrzeża uderzę. No spoko, a ja pójdę, no, tak. Ja pójdę drogą. Dwa budynki jakieś czy ruiny są na drodze. Dobra, ruszamy? Nie, no czekamy na pozwolenie od HQ. On już wie, że nadałem jemu, że jesteśmy gotowi. Rozumiem, rozumiem. Sorry sierżant za wzgórze wtedy, ale wiesz, uplasowałem się na wzgórzu. Padły strzały. Z miasta. No to już chuj, to już lecieliśmy z gównem, nie? I tak tam dwóch straciłem. Ja wiem, ja widziałem, tam jeszcze łódkami płynęliście. Ale to i tak sam. Nie, to nie dało się nawet wejść. Nie, dobra robota. Ja straciłem dwóch, kurwa, na tym wzgórzu tam. Prawa flanka miała sprawdzić nam zejście w dół, nie? Bo wiesz jak to jest na wzgórzu, nie widzisz, to jest pod tobą, tylko widzisz, co jest w oddali. No i no niestety nie było to na tyle szybkie. Przy zejściu jeden rekamisan rozjebał. HQ tutaj Alfa odbył. Odratowany został, także bez strat, bardzo fajnie sobie tutaj razem wszyscy. Patrol po drodze do pozycji trzeciej, jak zaznaczam na mapie. Nawet sporo tych kontaktów ustaliliśmy. Tutaj Alfa do HQ, Alfa przyjęła, brawo, przemieści się na latarnię. Alfa będzie podążać drogą w stronę kierunku miasta numer 4. Następnie będziemy przemieszczać się w kierunku Northwest dalej drogą. Odbiór. Dobra, on chyba przyjął. Psychol, dobra, to my idziemy wtedy już drogą, nie? A wy możecie zająć pozycję na latarni i spotujcie. Znaczy tutaj nie wiadomo co jest dalej. Co jest na nord od nas nie wiadomo, chuj wie. Rozumiesz? Dobra. Powodzenia. Znaczy tam jest niby czysto, ale wiesz jak to jest. Okej, przyjąłem. Powodzenia, panie sierżancie. Okej, Alfa, będziemy ruszać. Kierunek nord, następnie... Znaczy drogą. Idziemy cały czas drogą. Nord, potem northwest i wyjdziemy na kolejną drogę. Gdzie? Gdzie masz kontakt? Okej, okay, Alfa Northwest. Kalis, moment, to ten kontakt ma. Kto? Krzyknął, kurwa, na radiu. Ja nie słyszałem dalej potwierdzenia, ruszamy Northwest. Który motnie? Brawo, idziemy. Ja za chuja nic nie widzę. Daj jeszcze raz masterem. Idę. Ta, świecę w niego. Ja jestem. Brawo, uważajcie, Alfa spotowała kontakt w budynku w naszym mieście tutaj. Będziemy go czyścić. Okej, okay, KM, gotowy jesteś? White, zejdź z drogi. KM, rozstaw się tutaj, gdzie White jest. Napierdalasz w budynek, reszta ze mną. White, zostajesz z KM. Dawaj, wychodzić na plac tutaj, pod mur. KM, jak się rozstawisz, napierdalaj. White będzie obok ciebie. Napierdalaj w ten budynek. KM, wróć się, kurwa. Uli tam. Dobra, Uli, dobra, to wychodź, idziemy. Okej, okay, Uli, jak będziesz na pozycji, napierdalaj. Ale my musimy wyjść z prawej strony, nie tędy, bo tam będzie Uli napierdalał tędy. Moment. Dawaj, dawaj, przechowuj. Wbijamy, kurwiamy. Uli, wpierdol jeszcze serię tam po parkiecie. Dawaj, 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 chłopaki. Jeszcze nie podchodźcie pod budynek, tylko bokiem, bokiem. Ja.
Okej, Uli, wstrzymaj, nasi wchodzą. Wchodzę. Dybil do HQ, odbiór. Jeden drop do HQ, czysta. Dobra robota, wychodzimy. Dobra robota, Uli. Może się dołączyć z White'em. Drogi, która idzie do tego obiektu. Dobra robota. Czekamy na zielone światło w celu ostrzelania bazy. Przyjąłem, poczekajcie. Idziemy teraz na nord, panowie, jak dojdzie White. Adik, prowadzisz. Uli, on jeszcze leżał. Kto prowadzi? Temu mówiłem po parkiecie, Uli. Temu mówiłem po parkiecie, dawaj, dawaj za Adikiem. O to chodzi, najpierw Uli ściągasz skurwiela do parkietu, do parteru, wiesz jak to jest, nie? A później go napierdalasz i zakładasz mu dźwignię, czyli walisz po parkiecie. Gdzie ty jesteś? Stricte nord, musimy wejść na drogę. Do drogą, którą dojeżdża się do punktu numer... któryś tam, 3. Przyjąłem, ty chcesz uczestniczyć w akcji, poczekaj na oddziały i wraz z nimi wedrzyj się do bazy. Cywil zrozumiał i tak zrobi. Bomba, medyk, jesteś na pozycji, jesteś gotowy do przeprowadzenia ostrzału. Tu bomba. Okej, chłopaki, będziemy odbijać northeast. Droga jest po lewej. Pójdziemy tutaj, są jakieś zasłony. Ale tu czekamy na zielone światło i ruszać. W ten lasek, tak? No, dokładnie. Mogę, jesteśmy gotowi, mogę rozpoczynać atak. Przyjąłem, czekajcie, że nikt sobie ta delta ustawi do końca i będziemy strzelać. Tu Alfa, mów brawo. Tu Alfa, mów brawo. Na nabrzeżu około 150 metrów od nas w kierunku northwest jest obozowisko wroga, jakiś pojazd, kilka kontaktów. Alfa, stać okrężna. Brawo, tutaj Alfa, przyjąłem. Czy to jest latarnia, czy miasto? To jest za latarnią na nabrzeżu przy skałach, takie małe obozowisko. Okej, brawo, tutaj Alfa przyjąłem, będziemy, zmieniamy kierunek marszu, nasza pozycja widoczna na mapie, ruszamy w kierunku south, east, teraz east. Czy jesteście w stanie wesprzeć nas ogniem przy podejściu? Jak najbardziej tak, czekamy aż się zbliżycie, powinniście mieć dobry widok na to, jak wyjdziecie zza latarni, to jest między nami wtedy będzie. Okej, brawo, Alfa przyjęła, Alfa kieruje się w stronę latarni, jak będziemy na latarni, możecie napierdalać bez odbioru. Okej, ruszamy na latarnię, latarnia powinna być w kierunku south east, panowie, ruszamy south east. Bomba to teraz się na pozycję. A to widać, no to widzicie, kurwa, ja za krzakiem stałem. Bomba, że to teraz się na pozycję. No za krzakiem stałem, no kurwa, nie widziałem. To jak sam. Dawać, panowie, kontakty są na plaży. Dosłownie na plaży, obozowisko wroga jest. Więc wyprzedźcie mnie, nie? Ja nie chcę zginąć. Nie dzisiaj. Okej, rozpoczynam mój atak. Ktoś wchodzi na górę? Nie, na górę nie wchodzimy. Nie, dalej nie widzę plaży. Dobra, chodźcie w ten las tutaj. Ej, panowie, wyłączcie Nocto. Alfa, do brawo, brawo, możecie otworzyć ogień, my będziemy schodzić na northeast. Okej, okay, oni otworzą ogień, wy stajecie, broń do oka, combat move i będziemy schodzić. Jak oni rozpoczą? Tak. Dobra, wchodzimy. Żyją tam jeszcze. Oberwałem. Medyk. Tutaj brawo do Alfa, jak tam? Brawo, tutaj Alfa, tylko ja lekko zostałem draśnięty. Możecie wchodzić, my was kryjemy. Przyjąłem, wchodzimy. Alfa, brawo, będzie wchodzić od naszej prawej, wzdłuż brzegu, nie strzelacie czasem do nich, kryjcie ich. A co ja potrzebuję?
Okej, okay, a masz apteczki medyczne? Podręczne? Dobra, to, to jest zajebiście, ale dostałem. Jak chuj dostałem, okej. Dostałeś? Od czego dostałeś? Od funki czy od granatu? Nie mam pojęcia, wiesz, nie mam pojęcia. Jak zwykle, kurwa, nie wiadomo co mi, co mi trafiło. Nic nie jest. Kalis, kurwa, nie na takim minach byliśmy. No jak. Alfa do brawo, Alfa rusza w swoim poprzednio wyznaczonym kierunku. Okej, Alfa, wracamy na poprzednią pozycję. Otrzymałem dzięki za wsparcie, lecimy dalej na brzeżu. Dobra akcja była, dobra akcja, kurwa.